E-commerce to jest ogólnie bardzo szerokie pojęcie. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy sprzedajesz do konsumenta B2C, czy do biznesu B2B, to potrzebujesz jakiejś platformy, która umożliwi Ci szybki kontakt, wygodny dla klienta i przede wszystkim wygodny dla niego, o dowolnej porze dnia i nocy, żeby mógł złożyć zamówienie, a Ty po prostu rano, kiedy przychodzisz do pracy, rozpoczynasz swój dzień roboczy, możesz je realizować. Musimy zmienić taką mentalność, jeżeli chodzi o e-commerce klientów. Ja pamiętam takie czasy z 2012 roku, kiedy występowałem na konferencjach i właśnie bardzo dużo mówiło się o automatyzacji, o personalizacji produktów. A ja mówiłem, że najważniejsze w e-commerce, w Polsce szczególnie, jest to, że po prostu ludzie zaczęli kupować w internecie. I dzisiaj, gdy dochodzimy już do tych 10% całej sprzedaży e-commerce'owej, udziału w sprzedaży detalicznej, no to nagle okazuje się, że to już jest skala, która pozwala działać. I no, zobaczmy, jak szybko to się zmienia na zachodzie, tam już jest to kilkadziesiąt procent, więc jeżeli dojdziemy do tego momentu, to po prostu firmy, które zrobią to jako pierwsze, zyskują najwięcej i wykorzystują swoje szanse rynkowe. Tak jak powiedziałem, że przez to, że e-commerce to jest szerokie pojęcie, to uważam, że każda branża powinna mieć coś z e-commerce'u w swoim biznesie. To niekoniecznie musi być zamawianie produktów i dostarczanie ich do odbiorcy końcowego, ale to może być system, który umożliwia zbieranie zamówień, to może być system, który umożliwia zbieranie rezerwacji. Jeżeli firmy działają na rynku tradycyjnym i chcą wejść do internetu, to bardzo szybko się okazuje, że wyprzedzają swoją konkurencję. Jeżeli zmieniają model z tego manualnego, gdzie, nie wiem, handlowiec przyjeżdża, musi podpisać umowę, na cyfrowy, gdzie jest tylko akceptacja regulaminu, można bardzo szybko złożyć zamówienie, to okazuje się, że klienci wybierają tam, gdzie jest wygodniej i szybciej, a nie tam, gdzie w określonych godzinach, w określonym dniu tygodnia przyjeżdża do nich handlowiec. I to, myślę, jest kluczowe. Imker to jest podzielone mniej więcej po połowie, czyli twórcy czy twórczynie, którzy z nami współpracują, sprzedają zarówno produkty fizyczne, jak i produkty cyfrowe. Jeżeli chodzi o produkty fizyczne, no to tutaj dominuje self-publishing, czyli wydawanie własnych książek i sprzedawanie ich do własnych odbiorców. Jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, to już jest bardziej różnorodnie, czyli w nawiązaniu do self-publishingu to mogą być e-booki, audiobooki, czyli inna forma książki drukowanej, ale też kursy, nie wiem, dostępy do społeczności, kursy w formie audio. No tutaj jest naprawdę duże zróżnicowanie produktów, które twórczynie czy twórcy tworzą. Ja osobiście uważam, że najlepiej opierać się na kilku nogach, jeżeli chodzi o produkty, czyli nie tylko produkt fizyczny, czy nie tylko produkt cyfrowy, tylko mieszać te dwa światy. Jest coś takiego, że jeżeli sprzedajemy produkty cyfrowe, to fajnie jest dostarczyć użytkownikowi taki physical proof, czyli fizyczny dowód tego, że Twoja firma działa. To może być dyplom potwierdzający ukończenie kursu, to może być jakiś certyfikat, to może być paczka powitalna, na przykład jak sprzedajemy jakiś pakiet kursów, tak żeby ten człowiek czuł, że to nie tylko działa w internecie, nie tylko jest cyfrowe i ulotne, ale żeby ta fizyczność też była dostępna. Z kolei jeżeli chodzi o produkty fizyczne, no to dodając jakąś cyfrowość do tego wszystkiego, po pierwsze urozmaicamy doświadczenie użytkownika, czyli nie tylko czyta, ale może też posłuchać tego w audio. A inny temat jest taki, że w przypadku produktów cyfrowych to koszt wyprodukowania kolejnej sztuki jest dużo niższy niż produktu fizycznego, więc możemy po prostu zwiększać wartość swojego koszyka czy ogólnie marżę. Jeżeli chodzi o, tak jak już powiedziałem wcześniej, czyli jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, no to wytworzenie kolejnej kopii wydaje się praktycznie bezkosztowe. Tutaj jest gwiazdka, bo wiadomo, że za hosting, za transfer plików, jeżeli on jest naprawdę duży, no musimy zapłacić, ale jednak koszty są nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku produktu fizycznego. Z drugiej strony ten produkt fizyczny, no to myślę, że kluczowe jest to, że musimy dopasować ten produkt, cyfrowy czy fizyczny, do grupy odbiorców. Jeżeli naszymi odbiorcami są osoby czytające głównie książki w formie fizycznej, no to wypuszczanie produktu cyfrowego na rynek nie ma sensu. I w drugą stronę, jeżeli nasi użytkownicy chcą tylko w internecie, na mobilu, tam gdzie jest im wygodniej, no to produkt fizyczny będzie tak przeszkadzajką dla nich, a nie czymś, co jest fajne. W przypadku produktów fizycznych musimy uwzględnić koszty dystrybucji, wytworzenia produktu. W przypadku produktów cyfrowych myślę, że kluczowe jest, ile zapłacimy za dotarcie do użytkownika, zamienienie go z odbiorcy w klienta. To jest taki koszt, z którym musimy się liczyć, który musimy ponieść. Gdybym miał wybierać, no to tam, tak jak powiedziałem wcześniej, postawiłbym na miks. Zarówno produkt fizyczny, jak i cyfrowy i przeplatanie tych dwóch światów. Wtedy nasz efekt biznesowy będzie największy, zwiększy się wartość zamówienia i dzięki temu możemy wypracowywać lepsze wyniki finansowe.